Hej, witam się w vlogu na kolejnym kanale. I dzisiaj nie miało być oryginalnie vloga. Miałam nie nagrywać nic, nie planowałam. Jest sobota, 5 sierpnia, jest godzina 11:33 dokładnie. Ja dzisiaj wstałam o 8:30, wzięłam prysznic, umyłam włosy. Już jestem cała spocona, bo wróciliśmy właśnie z zakupów. Byliśmy w Auchanie i Biedronce. I nakupiliśmy tyle rzeczy, że stwierdziłam, że te włosy mam mokre, że muszę to po prostu nagrać i pokazać. To są takie zakupy spożywcze, znaczy nie do końca spożywcze, inaczej. To są spożywcze, ale to takie są nie za bardzo produkty do śniadań, do obiadów, tylko takie, no nie wiem jak to nazwać, takie po prostu jakieś przekąski, pierdoły. I mamy też mnóstwo wód, mamy 50 butelek wód. No właśnie, jeszcze jedną rzecz tutaj dziecko moje wyciąga do pokazania, którą też kupiliśmy i też zaraz pokażemy. Ja dzisiaj stałam 8:30, wzięłam prysznic, wiem, że nie wygląda. Włosy mam mokre, bo nosiłam chyba 10 siatek z auta na trzecie piętro, więc troszkę się zmachałam. Wydaliśmy w Auchanie, ja na moje zakupy dałam 270 zł. Mały na swoje wydał 150. I jeszcze w Biedronce wydaliśmy 110 zł. I kupiliśmy 50 butelek wody. Matka, jestem mokra, zaś mnie trzeba pocić. 50 butelek wody. Normalnie my wody nie kupujemy. Kupujemy jeden filtr, bo to wychodzi raz, że ekonomiczniej, a dwa, że ekologiczniej, ale jest promocja z firmy Rodowita, że jak się zbierze ileś tam paragonów na butelki, to się dostaje takiego wilczka. No i myśmy sobie tak przypadkiem zaczęli tą wodę kupować, bo ona jest dosyć smaczna. I nazbieraliśmy na jednego wilka i on właśnie wczoraj przyszedł. Ja bym tego wilka chciała teraz pokazać, bo jest totalnie przesłodki ten wilczek. I stwierdziliśmy, że chcemy jeszcze nazbierać butelek na kolejnego. Ja wam zaraz pokażę tego wilka. Uwaga, to jest wilczek. Tutaj jest wilkuś. Tak wygląda. Nie wiem, który to jest. Bo ich tam jest chyba 6 do wyboru. 6 albo może nawet 8. Ale jest taki, no taki nie za duży. Nie wiem, to możesz mieć do porównania. Bo jest bardzo fajny, bardzo przesłodki. I stwierdziliśmy, że zbierzemy na kolejne. A ponieważ już mieliśmy 10 butelek na koncie, tak jakby co nam zostało z poprzednich, to jeszcze dokupiłam dzisiaj hurtem wszystko. Dlatego, że ta promocja się niedługo kończy i żeby się wyrobić. Zaraz będę właśnie ten paragon wbijać na stronę, wybierać. Długo to trwa, bo oni tam potrzebują około też parę dni, żeby to sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Potem to wysyłają, zanim to Poczta Polska dostarczy. Słuchajcie, 5 dni czekaliśmy na przesyłkę. Wczoraj właśnie przyszedł ten wilczek. Także troszkę to trwa, więc może do końca miesiąca go dostaniemy. Ja jeszcze dzisiaj też wzięłam i ściągnęłam swoje rzęsy przedłużone, dlatego że już było ich tak mało, że stwierdziłam, że to bez sensu. I teraz mam już swoje, tylko wytuszowane. I od razu powiem wam, że kupiłam sobie tusz. To miał być food haul, a jest pogadanka. Tusz z firmy L'Oreal. W promocji kosztował 5 dych. Matka, jakie mam spocone włosy, chcę pokazać. 5 dych to jest Bambi Oversight, coś takiego. Takie czarne opakowanie, z takim jakby Bambi narysowany. No i jestem totalnie rozczarowana. Totalne rozczarowanie. Ja w ogóle taki jakiś nagram vlog właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki, które polecam, a które nie. Ale dobra, przechodzimy do zakupów. No to jedziemy z tym holem. To są te wody. Jeszcze jedną zgrzewkę w sześciopach takiej litrowej mam w aucie i serio już nie miałam sił po niego iść, bo ja byłam chyba z 6 razy po te zakupy. No bo nie chciałam mojego obciążać, to są ciężkie rzeczy, jakichś przepuklin nie dostał, chociaż on już jest duży chłop i no daje radę. Ale już nie chciałam go męczyć, więc sama to nosiłam. Dawno też taka jestem cała zgrzana, zmachana. Więc tak, tutaj jest 44 wody na pewno. Te zielone to są gazowane dla mojego małżonka, bo on lubi gazowane też. Ja tam nie przepadam z gazowanymi wodami. Wody takie zwykłe. I fajne są te litrowe, bo będę je miała na siłowni, żeby brać. Takie półtora to takie zwykłe, tutaj na stół postawić do picia. A te litrowe właśnie, czy jak gdzieś idziemy, czy na rower, czy właśnie na siłownię, myślę, że będą super. Lecimy dalej. Mydła DAF. Była promocja w Biedrze, jeszcze do dzisiaj jest. Biedronce, w Biedrze, zawsze mówię Biedra. W Biedrze, Biedronce, muszę się tego nauczyć. Produkty DAF, że druga była 50% taniej, więc jak tak na szybko liczę,
Za kostkę wychodzi 3 zł. To się opłaca, bo normalnie są po 4,50. Przynajmniej jak ostatnio kupowałam, bo tyle były. Czekolada Kinder. Nie muszę mówić, kto ją wziął. Cukierki Milky Way. Nie było za dużego wyboru z cukierka w naszej Biedronce. Takie parówki awaryjnie w zapasie. On teraz chodzi do babci w tygodniu, więc czasami tam upakuje, żeby tam coś babcia miała na niego też takiego jeszcze ekstra. I jeszcze była też fajna promocja, to sobie na razie odsunę, pokażę o tym. Na plony natury. Wszystkie produkty z tej serii plony natury w promocji do dzisiaj są. 2 plus 1 gratis, że kupujecie jakby 3 i tam ta cena się rozkłada proporcjonalnie taniej. Czyli tak jakby jeden chodzi a la gratis, ten najtańszy oczywiście. No i wzięłam biały ryż, dlatego że już nie mam. Ostatnio wszystko zużyłam, wszystko totalnie. I ja zawsze kupuję, kiedyś kupowałam w tych woreczkach, ale to już chyba kiedyś mówiłam nawet, że to jest niezdrowe. W tych woreczkach to gotować, bo tam się wtedy pod wpływem tego ciepła coś z tych woreczków uwalnia, jakieś substancje rakotwórcze, nie wiem, także też Wam polecam kupować taki, no i to też wychodzi taniej, bo słuchajcie, taki kilogram ryżu kosztuje chyba 5 zł, a taki w woreczkach, tam jest 400 gramów tylko, kosztuje coś koło 4, także naprawdę opłaca się bardziej to. No akurat takich kasz i tego nie mieli inaczej, ale ja wtedy te woreczki sobie rozcinam i gotuję sobie zawartość bez tego woreczka. Więc wziąłem jeszcze kaszę gryczaną, bo będziemy robili na pewno na dniach też gulasz po węgiersku, taki ala po węgiersku. I drugie wzięłam, to jeszcze nie jadłam, a może być to ciekawe. Kasza gryczana, kasza bulgur, soczewica, suszone pomidory i pestki dyni. Tak właśnie myślałam też po ten gulasz albo po jakiś taki inny sos. No nie wiem, kurczę, powiem Wam, że tego jeszcze nie jadłam. Może to być smaczne. Także wzięłam taki jeden na próbę. Te trzy. I to jest druga rzecz. Te szampony z Pantene, bo mi się skończył szampon dzisiaj. Zużyłam resztkę, która była na totalnej promocji. Normalnie taka butelka kosztuje 19 zł, przynajmniej taka była cenówka. A była taka promocja kratka, że jak się kupuje dwa opakowania, to za tą jedną się płaci normalnie, a druga za złotówkę. Czyli to wychodziło 20 zł za obie butelki, czyli pół dychę. I to jest moim zdaniem dobra promocja. Więc wziąłam sobie jeden ten taki Intensive Repair szampon, a drugi wziąłam szampon jakiś Aqualight bez silikonu i taki jakiś tam barwników. No zobaczymy. Zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. Ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek używałam Pantene. Nie, no na pewno używałam, ale już od lat używałam innych, więc no w sumie mogę spróbować. Przyda się. Myślę, że się przyda. Tutaj jest ile? 400 ml? Tak. 400. No, to będę miała na bardzo długi czas te butelki, także na parę miesięcy będę miała spokój. Tak troszkę chaotycznie pokazuję te zakupy, no ale niestety. Miski Haribo, wiadomo dla kogo. Serio, z tymi słodyczami to dzisiaj przesadziliśmy. Worek na... To jest worek na co? Na buty, na ubranie, na WF do szkoły. Dla tego małego, bo no, do szkoły jeszcze kawałek jest, ale... Chciałabym, mi się spodobało, to jest z Minecrafta i to jest chyba nawet na licencji. Tak, to jest na licencji w ogóle Minecrafta. Za 35 zł w Oshonie, bo poprzednio mu się po prostu już tak te sznurki poplątały, że już nic z tego worka nie było, więc niestety pani powiedziała, że musi mieć nowy od nowego roku, także od razu kupiliśmy nowy i tak trzeba będzie go kupić. To jest rzecz, którą sobie zapłaciło moje dziecko, kupiło sobie samo. Kask na skatepark, bo on teraz od jakiegoś czasu złapał totalną taką, wiecie, zajawkę na właśnie skatepark. Ma hulajnogę taką do skakania. Brakowało mu kasku, dlatego myśmy zawsze chodzili tylko tak, jak tam mało kto był, albo gdzieś tutaj tak po blisku, no bo jednak bez kasku na skateparku to nie bardzo. Teraz ma już taki typowy, albo zakładał rowerowy, teraz ma już taki typowy na tych skakających, dla tych wszystkich takich skaterów. No nie wiem, kask był drogi, dosyć, kupił ze swoich pieniędzy, z takim nogiem Marvela, Avengersy, także no zobaczymy. Ok, odkładam go. Dobra, lecimy dalej, bo troszkę tego jeszcze mam, ale to są same pierdoły, już widzę. Mleko, lubię zawsze mieć takie jedno mleko w zapasie, bo czasami jest tak, że nie chcę mi się lecieć ze spodu, bo tylko po mleko, a mam ochotę na kakao, ale na kawę i mleka nie ma, więc takie zawsze trzymam w zapasie. Bułki takie białe, kajzerki, bułki takie ala poznańskie, chipsy tylko i wyłącznie z kotła. Koncentrat pomidorowy, bo będę robić zupę pomidorową. Co się tu czaisz? Czaje się to moje dziecko tutaj. Właśnie narzekam na ciebie, ile ty słodyczy wziąłeś w tym sklepie. Ja chciałam to powiedzieć głośno, że to nie ja to wszystko brałam. Ale to będzie nam musiało starczyć na dłużej niż tydzień, bo tego to jest za dużo, żeby to w tydzień zjeść. To jest przesada.
Bardzo niezdrowa. Co chcesz? Podam ci. Żelki. Chcę, żeby wszyscy to usłyszeli. Bo mama o żelkach. Dobra, ale tylko trochę sobie weź. Łap. Masakra. Dobra, słuchajcie. Kinder Pingwin kanapki. Ser taki lepszy, jak ja to nazywam. Ja je kiedyś już kupowałam. Nie wiem, czy pokazywałam, ale na pewno kupowałam. Długo dojrzewający. No, zła postość. Farmerski z maślaną nutą. Dojrzewał 9 miesięcy, także może być dobry. Szafir. Czy to jest nie? To jest rubin. Aha, bo szafir to jest reklama. On jest dość dobry. Dobra, dalej. Taki skrek. To dla moich chłopaków właśnie. Oni lubią jogurty pitne. Ja nie lubię jogurtów pitnych. Smoothie jakieś z koktajlu. Boże, z truskawek. Z kefiru mleka, tak. Ale tak typowo na jogurcie nie wiem. To już wolę z owocem wymieszać ze zwykłym. Kefir dla mnie. Bardzo dobry jest ten kefir, kurczę, powiem wam. Oszanowski. Serek wiejski. Ten akurat jest dla mojego małżonka. A ja sobie kupiłam serek wiejski light, ale to już kiedyś chyba też mówiłam, że mi nie chodzi o to light, bo to jest tak, że wam tu coś zrobią, to tam dodadzą, tylko po prostu chodzi mi o datę ważności. Ten do 17 był, tam były wszystkie krótsze i ten był do 18, także jeszcze go zjemy. Ser Adamer wędzony jest przepyszny, polecam wam. Nie było już na niego promki, więc musiałam go kupić w normalnej cenie, dlatego wzięłam tylko jedną paczkę. I ser Adamer taki zwykły, duża rodzinna paczka. Tu są oczywiście jeszcze dwa pączki od tego małego. Nie naprawdę przesadziliśmy z tymi słodyczami. Dobra, koniec z tym. Tak, że ja mówię, te zakupy to jest taka trochę branża spożywczo-rozrywkowa, bym tak nazwała, bo to nie są takie produkty normalne, obiadowe, śniadaniowe, tylko jakieś przekąski. Coś mi, słuchajcie, film przerwało. Cztery paczki sera Hochland. Nie wiem, jak w tym miejscu skończyłam, więc mówię jeszcze raz. Cztery paczki sera Hochland, Gouda, Cheddar i dwa Emmentalery. No też je czasami lubimy sobie jeść, chociaż wiem, że one nie są zbyt zdrowe, bo tam sera to jest niewiele. Ale czasami sobie lubimy, one mają tak długą datę ważności, że mogą leżeć dosłownie miesiącami. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, no to arbuz jest. Arbuz taki fajny, mały, my arbuzy też uwielbiamy. Są dobre, jak chce się człowiek właśnie nawodnić. A jednocześnie ma się ochotę na coś słodkiego, także no tych rzeczy tutaj dużo nie ma ogólnie. Okej, robię jeszcze szybką dogrywkę, bo wydaje mi się, że albo mi się znowu kończy pamięć, albo nie wiem, o co chodzi, bo mnie rozłączyło, znaczy rozłączyło, film mi przerwało. Te zakupy to są takie zakupy bardziej przekąskowe, nie ma tam dużo do normalnych rzeczy, ale ja sobie przypomniałam, że jeszcze muszę iść do sklepu. Nie kupiliśmy mięsa na jutrzejszy obiad. No. Będziemy robić kotlety z nie wiem czego, z kalafiora. O, i właśnie, kalafior jeszcze to będzie na obiad. Ale jeszcze tam mam jakąś resztkę mrożonego i chyba go zużyję, żeby mieć. I potem sobie kupię takie świeże i też może poporcuję i pomrożę to już tak pod kątem jesieni. Bo to wiecie, już jest 5 sierpnia, to już prawie jesień. Co do planów na mój dzisiejszy dzień, ja jeszcze raz pójdę do sklepu, kupię mięso. Kakao nie kupiliśmy też. Kakao musimy kupić. My raz zapiszę jeszcze raz wszystko. Nie wiem, chyba to wszystko. Mięso i kakao, bo w sumie jak ma być jutro na rano kakałko, na śniadanie, bo zawsze mam taki nasz rytuał, można powiedzieć, że w niedzielę pijemy kakao. Dlatego też tego mleka tyle nakupiłam. Jedno na pewno pójdzie częściowo na jutro, reszta tam w tygodniu się dziś zużyje do kawy, do płatków. Co jeszcze? Co jeszcze potrzebuję? Aha, i co ja mam jeszcze dzisiaj w planie ogólnie? Na pewno będę szła na siłownię dzisiaj. Na pewno muszę jeszcze dzisiaj podjechać do jakiegoś sklepu typu Action, bo tam potrzebuję coś zobaczyć. Na pewno też będę dzisiaj robiła wieczorem próbę uczuleniową na farbę, na szampon kondensujący, bo chcę w końcu włosy przyciemnić, ale jednak stwierdziłam, że zrobię tę próbę, bo ja zawsze jak farbowałam, to nigdy tych prób nie robiłam. Chyba raz mi się zdarzyło, że zrobiłam, ale zrobię, poczekam i jak będzie wszystko ok, to myślę, że jutro wieczorem sobie to włosy przyciemnię, także na następny vlog moje włosy będą ciemniejsze, bo serio, tu na tym ekranie, zresztą ten kolor tak wygląda fajnie, ale w rzeczywistości, ja nie wiem, te włosy moje zaczęły się robić takie, jakieś pigmentu nabierać rudego, mi się to bardzo nie podoba. Chciałam też dzisiaj jeszcze pójść na solarium, ale już sobie się raczej nie wyrobię. W ogóle bardzo fajne jest takie wcześniejsze wstanie. Ja wstałam o 7:30, wziąłam prysznic, umyłam włosy, właśnie ściągnęłam sobie rzęsy, zrobiliśmy śniadanie, ja potem wszystkim posprzątałam całą kuchnię sobie, wynieśliśmy śmieci, byliśmy na zakupach, teraz jeszcze widzicie, nagrywam tutaj i jeszcze nie ma 12, także
bardzo fajnie jest wstawać trochę wcześniej. Będę zaraz wbijać ten paragon z Oshona i będziemy zamawiać Wilczka. Tego Wam już nie nagram, bo ja to będę robiła przez telefon, bo muszę tam wgrać ten paragon. Ta promocja jest chyba do końca miesiąca, także jeszcze do końca miesiąca można, myślę, się zgłaszać z nimi. I dlatego ja też tak kupiłam tych wód od razu tak dużo, żeby na jeden paragon to już po prostu nabić i mieć. A wody, wiadomo, jeśli nie wołają, niech leżą, one szybko zejdą. 50 butelek to są butelki częściowo półtora litra, częściowo takie, więc to i tak szybko, myślę, że 2 tygodnie u nas tego nie będzie, bo my dużo wody pijemy. A jak chodzę na siłownię, to akurat butelka litrowa to jest dla mnie optymalna ilość na taki trening właśnie godzinny, półtora godzinne. Zależy, jak mi się ćwiczy, zależy, mi się chce pić. To właśnie taka buteleczka pójdzie, no to tak jak ja chodzę 5 razy w tygodniu, no to wiecie, 5 butelek to szybko te wody zejdą. Dobra, ja na razie kończę ten vlog, kończymy na dzisiaj. Biorę się zaraz za sprzątanie łazienki, muszę to wszystko pochować i lecę jeszcze dalej na zakupy. Poogarniam to, mam poganiać, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych vlogów, bo kolejne vlogi będą ciekawe. Myślę, że mogą być nawet ciekawsze, bo mam kilka fajnych pomysłów, co będę nagrywać. Także myślę, że będzie ciekawie. Także zapraszam do kolejnych odcinków. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie mojego kanału, to Was do tego serdecznie zachęcam. Jeśli film Wam się podobał, to zapraszam również do polajkowania go i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Mam nadzieję, że uda mi się już ten vlog następny nagrać. Może nawet jutro. Pokażę Wam, jak będę robić obiad. Pokażę Wam, jak będę robiła moje kluchy. A właśnie, i włoszczyznę. Nie wiem właśnie, czy tata kupił włoszczyznę, bo na poniedziałek, wtorek planuję robić zupę pomidorową, bo już dawno nie było zupy pomidorowej, a mam straszną ochotę już na zupę pomidorową. Mam zamrożone mięso do tej zupy i też chcę to mięso zużyć, więc będzie okazja, żeby właśnie na to wszystko zrobić. To będę miała obiad na praktycznie poniedziałek, wtorek. A dzisiaj robimy sobie takie coś, że mój małżonek dojada to, co zostało wczoraj, a my sobie zrobimy frytki z takimi kurczaczkami. No wiem, że bardzo zdrowe one. Jeszcze są wakacje. Trzymajcie się. Na razie, pa.